A gościem Polskiego Radia Białystok jest były ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie, Jan Piekło. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry, witam. Wojna wybuchła po raz drugi z pełną mocą. Takie komentarze pojawiły się na Ukrainie tuż po rosyjskim odwecie za zniszczony most krymski. Uzasadnione, panie ambasadorze, to pokaz siły czy desperacji Rosji? No, to jest już właściwie kolejny gorący etap wojny. Pierwszy był w 2014 roku, jak pamiętamy, o czym świat raczej nie chce pamiętać specjalnie. No i to, co w tej chwili się dzieje, to jest raczej desperacja. To jest desperacki atak na ludność cywilną. To jest atakowanie o porze, kiedy ludzie odprowadzają dzieci do szkoły, do przedszkola, kiedy idą do pracy. To by świadczyło po prostu o tym, że Rosja jest coraz bardziej bezradna i używa w tej chwili takich metod, jakich kiedyś używała w stosunku do walczącej Czeczenii czy Syrii. Tyle tylko, że Czeczenia i Syria były daleko, natomiast Ukraina jest w granicy z krajami Unii Europejskiej i NATO, więc teraz jest więcej troski. Desperacja, ale ta ludobójcza operacja, bo tak to chyba już można nazwać, pod dowództwem tego słynnego rzeźnika z Syrii, Siergieja Surowikina, no abstrahując od tej dotychczasowej skuteczności, może przerażać. To też przejaw desperacji Rosji, czy taka zagrywka wabank? I czy te straszaki bronią jądrową mogą się okazać realne? To jest przede wszystkim również to, co się wydarzyło w poniedziałek, to jest również efekt jakiejś walki wewnętrznej na Krymie i nacisku ultranacjonalistów, którzy skłonili Putina do tego, żeby wydał taką decyzję, a Putin, ponieważ jego pozycja jest coraz słabsza, więc on w tej chwili rzeczywiście może pójść wabank. Jest mowa o tym, że istnieje niebezpieczeństwo, eksperci o tym mówią, użycia broni nuklearnej. Mówił o tym również prezydent Biden i powiedział, że odpowiedź tu będzie wzruszająca. Ale sami Ukraińcy też się tego obawiają, bo takie są doniesienia właśnie korespondentów wojennych, którzy tam przebywają teraz. Ukraińcy pewnie się tego obawiają, natomiast to nie jest tak, że oni chcą przestać walczyć i chcą się poddać. Wprost przeciwnie. Ich determinacja jest duża, coraz większa. I jeżeli wychodziło użycie broni nuklearnej, to tu wchodzi w grę ewentualnie użycie broni taktycznej, która, jeżeli zostanie użyta, skazi teren i to by pewnie skaziła teren, który Rosja uważa za swój i uniemożliwiłaby albo odwrót, albo ewentualną kontrofensywę Rosjan, czyli ze względu na skażenie terenu. Także to, szczerze mówiąc, jest wariant bardzo obosieczny i niekoniecznie realny. Desperacji w tym stanie psychicznym, w jakim Putin teraz jest, nie jest wykluczone, że taka decyzja zostanie podjęta. No to jest jeszcze kolejne pytanie, czy ona zostanie wykonana przez wojsko. Putinowi chodzi oczywiście o złamanie morale Ukraińców, totalne ich zastraszenie. No pan zna tę ukraińską duszę i morale lepiej niż my. Czy jest to w ogóle możliwe? Czy to jeszcze bardziej rozsierdzi i zmobilizuje Ukraińców? Ukraińcy już są tak zmobilizowani i tak również właściwie wspierani przez Zachód i przez opinię publiczną na świecie, i mają w tej chwili prezydenta, który, no można powiedzieć, że jest jednym z najwybitniejszych w tej chwili liderów głów państw świata. I nie sądzę, żeby tu nastąpiło jakieś załamanie, tym bardziej, że widzimy, że Ukraina odnosi sukcesy na kolejnych frontach, na froncie północnym, na froncie południowym. I ten cały atak poniedziałkowy, no to jest wyraźnie objaw desperacji, ponieważ Rosja przegrywa tę wojnę.
Pan mówi, że Ukraińcy są maksymalnie zmobilizowani w przeciwieństwie do Rosjan, którzy są zdemobilizowani. Taka jest ta mobilizacja rosyjska teraz. Podobno Putin już wyłapuje bezdomnych i na ulicach i wysyła na front. Ale pan jest jedną z osób, która widzi, i to jest bardzo optymistyczne dla nas, symptomy upadku tego rosyjskiego imperium. Czy rzeczywiście jest na to szansa? No myślę, że być może nawet z Białego Stoku to lepiej idzie. Myślę, różnie tak, się o tych symptomach mówi. Niektórzy eksperci mówią, ależ skąd? No niewątpliwie władza Putina uległa znacznemu osłabieniu. Tego najlepszym dowodem jest ten poniedziałkowy atak i to, że tam w tej chwili są walki frakcyjne. Ewidentnie zwyciężają na Kremlu zwolennicy po prostu totalnej wojny z użyciem wszelkich możliwych środków. Natomiast to nie jest tak, że to się podoba zwykłym Rosjanom, bo jakby im się to tak bardzo podobało, to by ta jakaś liczba, o której się mówi, że to jest 700 tysięcy tych, którzy mogli zostać mobilizowani, zdecydowała się po prostu uciec z Rosji. To by świadczyło raczej o tym, że polityka Putina nie jest wcale tak popularna. Co wcale nie znaczy, że ci ludzie nie popierali Putina. Oni pewnie go popierali, ale natomiast kiedy doszło im do ich świadomości, że oni mogą zostać wysłani na front i mogą tam zginąć, a to są przypadki coraz częstsze, więc doszli do wniosku, że lepiej jest uciec niż zostać wcielonym do armii. Tym przejawem upadku może być też takie przyklejanie się Putina do północno-koreańskiego reżimu. No to już jest takie, wydaje się, dno, żeby nie powiedzieć właśnie ostateczność, dno. To się chyba nikomu nie może podobać. No to oczywiście. Nawet Rosjanom. W tej chwili widać, że jedynym sojusznikiem Putina, który stoi wiernie u jego boku, to jest Północna Korea. Być może to jest związane z tym, że Putin myśli o tym, żeby poprosić potem o azyl polityczny w Północnej Korei. No w każdym razie... Czego mu życzymy wszyscy oczywiście. Dokładnie. Żeby był rozpatrzony pozytywnie ten wniosek. No pewnie byłby rozpatrzony pozytywnie, natomiast no, zarówno Chiny, jak i Indie są bardzo sceptyczne. No. Indie wypowiedziały bardzo krytycznych parę słów pod adresem Putina. Chiny się zachowują strzemięźliwie, no i jest jeszcze jeden sojusznik, który wspiera Ukrainę, przepraszam, Rosję, wspiera swoim sprzętem wojskowym, to jest Iran, czyli irańskie drony kamikadze. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański między innymi na szczycie G7 po raz kolejny domagał się stanowczej reakcji świata na to rosyjskie barbarzyństwo. Jaka powinna ona być pana zdaniem? No tutaj można powiedzieć o dwóch punktach. Jeden punkt to jest taki, że należy uznać Rosję za kraj sponsorujący terroryzm, co nie zostało jeszcze do tej pory zrobione i wiem, że taki projekt jest w tej chwili w Kongresie Stanów Zjednoczonych i być może taka decyzja kiedyś zapadnie, a druga sprawa to jest możliwe szybko i skutecznie usunąć Rosję z Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. I na koniec pytanie dyplomatyczne do dyplomaty. Czy pana zdaniem ten bezczelny prowokator, jakim jest ambasador Rosji w Polsce, Siergiej Andriejew, powinien być uznany już wreszcie za persona non grata i wydalony z Polski? Czy są jakieś powody dyplomatyczne albo inne, żeby został jednak? Ja wielokrotnie postulowałem i w mediach społecznościowych, i w różnych wypowiedziach publicznych, że on powinien zostać poproszony o opuszczenie naszego kraju, tym bardziej, że no, rzeczywiście jego bezczelność jest wyjątkowa. Natomiast najwidoczniej z jakichś nie do końca zrozumiałych powodów, być może są jakieś, tylko ja nie mam do nich w tej chwili dostępu do tych argumentów, taka decyzja nie została jeszcze wydana. I kto już to dawno zrobił. I tak jest stanowisko dyplomaty. Był ambasador Rzeczpospolitej w Ukrainie, Jan Piekło, był gościem Polskiego Radia Białystok. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie ambasadorze. Dziękuję również.